Dzień dobry, witam w pierwszym vlogu z Oslo. Zacznę od tego, że robię śniadanko, owsiankę na kurkumie z przepisu jadłonomi. Mielimy kawkę, później mamy lekcję norweskiego i parę fajnych planów na dzisiaj, także zapraszam. Na razie kawa. Mały news jest mały. News jest taki, że się przeprowadziłem do Norwegii. Mieszkamy teraz w Oslo razem z Adamem. Chyba no. Skończyliśmy już kwarantannę dwa dni temu i dzisiaj zjedliśmy sobie śniadanko. Mieliśmy wstępną lekcję norweskiego z Martyną. I teraz lecimy sobie nad fiord do centrum Oslo poćwiczyć, a później zanurkować w zimnej wodzie. Oslo, w fiordzie? Adam, powiedz, gdzie wysiedliśmy? Wysiedliśmy na Jernbane Torget. Czyli takie centrum dosyć znane Oslo. Tu jest taki znany tygrysek, którego jak się podobno po jajach podrapie, to szczęście przynosi. Nie, trzeba zauważyć, otarać go. Operę w Oslo. Tam jest w ogóle taki fajny pomnik, nie wiem czy dobrze na niego pokazuję, który wygląda trochę jak skały, trochę jak żaglówka, trochę jak fale, trochę jak lodowiec. Trochę jak lodowiec. A tutaj są takie małe sauny, tuż przy fiordzie oczywiście. Można sobie albo wynająć całą łódeczkę i wypłynąć, albo tu skorzystać z sauny, a później bezpośrednio z góry wskoczyć do zimnej wody. Zarąbista sprawa. To jest kolejna, tam jest kolejna. A tam są jeszcze dalej. O, tamte trójkąty to są takie olbrzymie sauny. Tam też można zapłacić i skorzystać z chwili relaksu. Dotarliśmy na miejsce, gdzie będziemy robić trening. A później mieliśmy morsować, czyli wskoczyć do wody, ale przed chwilą sprawdzałem i no jest rozczarowująco ciepła woda, także pewnie się zanurzymy i tak dla odświeżenia, no ale to nie będzie morsowanie, niestety. Jak wrażenia z wody? Ale ciepła! No nie? Uśmiech. No i dobra. Trening zrobiony. Kąpiel we fiordzie zaliczona. Teraz się zabieramy do domu. Jakąś szamkę na podróż i lecimy na skatepark. Dotarliśmy na chatę, teraz robimy żarełko, przygotujemy się do wyjścia i lecimy na skatepark. Dobra, mamy deski i... No, i ciśniemy na rowery. No, w sumie rację. Mamy deski, lecimy na rowery miejskie, lecimy na skatepark. Tony Hawk! Jesteśmy przy stacji roweru miejskiego. Jakbyście byli w Oslo, to zajebista metoda zwiedzania, bo żeby wypożyczyć rower, trzeba doładować konto na
49 koron? Zwiedzamy. Dobra, poprawka. Jednak troszkę inaczej to działa. Mi się wydawało, że się doładowuje 49 koron i można jeździć do woli. A jest tak, że 49 koron się płaci za dzień i w obrębie tego dnia jest nielimitowana ilość tripów do godziny. A teraz następnego dnia musimy znowu zapłacić 49 koron. Także, że to zrozumiałem na początku. I tak nie jest tragicznie, ale no, trzeba to wziąć pod uwagę. No to uważam, że tak jest spoko. Biorąc pod uwagę, że 30 parę koron się płaci za jeden przejazd metrem w jednej strefie, także w aplikacji można wykupić dzienny dostęp, nielimitowana ilość 60-minutowych tripów w ciągu 24 godzin, albo za niecałe 400 koron można jeździć do woli od kwietnia do końca listopada. No albo monthly, miesięcznie ze 130 koron też przyzwoicie. No apkę, jak się okazuje, można wypożyczyć jeden rower, także Adam sobie ściąga własną aplikację. No i on też się zdecydował na to, żeby za 130 koron wykupić sobie na miesiąc subskrypcję. Także no Adaś zaraz jak ściągnie, to wam pokażemy, jak łatwo się wypożycza rower, jak już się ma wszystko ustawione. Jaki minus tego roweru? Dla mnie minus, nie będzie to minus dla każdego, to że jest dosyć malutki. Ja to sobie na nim mogę usiąść. Normalnie siedzę na siodełku i nogi mam płasko na ziemi. Także nie jest to olbrzym. Ale dla większości osób raczej będzie w porządku. To po prostu ja jestem trochę za duży. That's what she said! Adam ma otwartą aplikację, naciśnij na stację. I masz rowery. I teraz unlock bike. No i już. Numerek 7. Proszę bardzo, tutaj jest. Możesz wyciągnąć. Elegancko. Yeah. Jeszcze jedna taka spoko sprawa to, że na każdym rowerze jest taki uchwyt na telefon, więc można sobie odpalić nawigację i śmigać. W lewo, w lewo. Kurde. Nie będę widział światła. Wszędzie ładnie wydzielone ścieżki. Drzewka rosnące wzdłuż. Dotarliśmy. Tam jest skatepark. Adaś zaraz będzie śmigał, coś ponagrywamy. No, zaraz zobaczycie Tony Hawka w własnej osobie. No, zobaczycie Tony Hawka, ale póki co odpoczywamy sobie. Jest taka piękna okolica. Wielki zielony parczek. Chill. No cześć. Nagrywam tą wstawkę, ten przerywnik, dlatego że chciałem powiedzieć, że w tym miejscu we vlogu miałem zamiar umieścić taki mini tutorial. Ale nie jestem w ogóle zadowolony z tego, jak on wyszedł, więc go nie będzie. Po prostu. A poza tym nagrywam do telefonu, ponieważ odkryłem, dlaczego dźwięk był skrzaniony i były słyszane non-stop te piski i trzaski. Okazuje się, że najprawdopodobniej mam zepsute złącze po prostu od mikrofonu w aparacie, więc no, to będzie od dzisiaj mój nowy mikrofon prawdopodobnie. Trochę więcej roboty z synchronizacją będzie, no ale trudno. No i tyle. Także wracamy do dalszej części vloga. Nie było roweru wystarczająco na stacji, więc idziemy na deskach na inną miejscówę, gdzie jest więcej rowerów. I jest taka dziura w siatce, która kieruje mniej więcej w stronę, gdzie musimy iść. Także zobaczymy, czy nas zaprowadzi tam, gdzie trzeba. Fajne światło swoją drogą. Proszę Państwa, swój Tony Hawk! Wyszliśmy. Jest coś takiego na górze. Jakiś pomysł, co to znaczy? Ja nie wiem. Idziemy dalej. Wyjeżdżamy zza rogu. I kolejny piękny parczek. No tu akurat remont też, ale ładny park. Tam jakaś taka altana. Plac zabaw. Kolejna piękna alejka z drzewami. Patrzcie, ile tu jest zieleni. Och, trochę jasno. Ile tu jest zieleni. Przepięknie jest. Właśnie sobie zdałem sprawę, że myślałem, że nagrywam cały czas w 4K, a nagrywałem w Full HD w 50 klatkach na sekundę. Znaczy, mieliśmy już iść do domu. Ale jeszcze Adam stwierdził, że się położymy w parku na chill, także...
Zapraszamy! I jeszcze odpoczywamy chwilę i dopiero pojedziemy. Już namówiłem Adama, żebyśmy wstali i poszli, ale jeszcze chcę wam pokazać jedną rzecz. Jesteśmy, nie wiem czy tak zobaczycie w sumie, ale my w takim publicznym parku. Tu jest taka jakby altana. Na niej jest, z tego co widzę, grill. Są ławeczki na wzgórzu z widokiem na park dookoła. Są też takie stoły. Kolejny grill. Jakby przestrzeń publiczna, w której można sobie przyjść, pochillować, przygrillować coś, spędzić czas ze znajomymi. No super. Jedziemy tak do tego domu, ale nie mogę się powstrzymać, muszę się zatrzymać i nagrać, zwrócić uwagę. Jakaś dosyć duża ulica, miejsca parkingowe, nie prostopadłe, tylko równoległe. Cała aleja drzew po jednej stronie, aleja drzew po drugiej stronie, szerokie chodniki. No jest... To jest miasto dla ludzi, a nie dla samochodów. Potwierdzam. Wróciliśmy do domu, także Wim Hof, prysznic, zimny prysznic i biorę się za obowiązki domowe. Metodę Wim Hofa polecam wam bardzo, bardzo, bardzo szczerze, absolutnie z całego serca każdemu, ale to jest w ogóle temat na osobny film, także... o tym kiedy indziej. Pa, pa.